Cześć kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w The Sims 2 wraz z naszą Edis, cały czas na wakacjach. Edis, daj spokój, przewodnikiem tu się będziesz ten zajmować, tak? Chodźcie, pojedziemy sobie, słuchajcie, na jakąś wyprawę. Łódź ze szklanym dnem, paralotnie, przelot helikopterem. Zaczniemy od paralotni. Chodź Edis, tak, na pewno będziemy się opalać, bo chciałabym, żebyś wróciła opalona. Mam nadzieję, że się nie poparzysz, tak jest, nie dostaniesz poparzeń słonecznych. Że się ładnie opalisz na brąz, chociaż ty masz już taką ciemną karnację. Słuchajcie, lecimy sobie na pierwszą wyprawę, tak jest. Następnie chciałabym się wybrać na jedną z plaży, to znaczy wiecie co, chciałabym pójść na tę plażę, chodź Idis. Patrzcie, ona się tam rozsiada. Chciałabym się wybrać na tę plażę z tym statkiem, ale najpierw pójdziemy na jeszcze jedną, bo są dwie tutaj chyba, nie? Plaże. Na jednej wiem, że można się nauczyć tańca z ogniem i tego właśnie chciałabym bardzo nauczyć naszą Edis. Następnie wybierzemy się na plażę z tym statkiem takim fajnym. Tam jest taki fajny piracki statek stary właśnie i tam też pobuszujemy z naszą Edis. I tam też będziemy mogli, słuchajcie kochani, kupić sobie jakieś pamiątki, o ile dobrze pamiętam. Byłam sobie z Edis, słuchajcie, rankiem, zaraz po śniadanku, tak, byłam w tej wiosce owocowej, wioska owocowo chyba tak to się nazywa, ale zapomniałam po prostu, że tam nic ciekawego nie ma, więc wróciłam i nawet wam tego nie nagrywałam. Gdy grupa nakłada uprzęże, jej uwagę rozpraszają urocze dzieci, które budują zamki z piasku. W efekcie, gdy motorówka zaczyna nabierać prędkości, uprzęż powoli zaczyna zsuwać się z ich ramion. Czy grupa powinna spróbować dopiąć uprzęż, wskoczyć do wody? Spróbujemy? Spróbujemy. Grupa próbuje rozpaczliwie dopiąć uprzęż już po starcie, ale niestety to się nie udaje. Upadek do oceanu jest twardy i bolesny, co psuje nastrój wszystkich uczestników wycieczki. No to pięknie. To nic, to zaraz się wybieramy. Słuchajcie, moi drodzy, na tą plażę, tak, na plażę, Edis, na plażę pójdziemy. Czekajcie, bo jej brakuje komfortu, zabawy, higieny, okej, chodźcie, idziemy na parcela publiczna i będzie to, tylko która to jest, byłam tu, wioska owocowo i tam same takie, wiecie, lodówki z warzywami, z owocami, nic tam, rajska plaża morska, tu chyba możemy się nauczyć tego tańca, o ile dobrze pamiętam, i tu jeszcze jest plaża południe, tu jest ten statek, dobra, także najpierw pójdziemy sobie tutaj, dobra, chodźmy. Tam się nauczysz tańca z ogniem i ja widzę, że tu chcesz się opalać, a my jej tu musimy podbijać, słuchajcie, bo ona tu ma po prostu tragedia. Wiecie, mówię tutaj o tym wskaźniku aspiracji, ostatnio miała już nawet na czerwono. O, jest gostek, hell yeah! Ale teraz tak, moment, bo ja się muszę zastanowić, jej by, kurczę, komfortu trochę jej trzeba. Czy jak ty byś, a ty już nie chcesz się opalać, cholerka. Nieważne, i tak się będziesz opalać. Opalaj się, czy jak ona się będzie opalać, czy jej nieco komfort, moi drodzy, i zabawa wzrośnie. Ciekawa jestem. A ty tu na mnie czekaj. Hello. Hello. Jaki dziar. Jaki dziar na pręsi. Chodź, Edis. Edis, przebrałam, proszę bardzo. Oczywiście wszystko w letnich klimatach. Taka bluzeczka, fajne takie spodeneczki ma. I ma nowy strój, słuchajcie, kąpielowy, dam jej taki fajny, kolorowiutki. Tak, nasmaruj się porządnie. Filtr, słuchajcie, 50. Kładź się, opalaj swoje piękne ciałko. No, właśnie, ja pobrałam taką fajną, słuchajcie, fryzurkę, ale nie wiem, czy będzie jej pasować, bo nigdzie tu nie ma luster i ja nie wiem, jak ja mam ją ten, słuchajcie, tu też nie ma luster. Jak ja jej mogę zmienić? Może gdzieś tam kiedyś będą lustra, u niej też nie ma luster w tym. Oglądaj wiele. Nie chcę, słuchajcie, ale komfort ci trochę wzrastał tu. A jak tu? Usiądź. Zostaw ta Ewa. Usiądź tam. Nie opali mi się, słuchajcie. Bo jej brakuje zabawy. Kurde, jeszcze deszcz nam tutaj zaczął padać. Cholerka. Hej, Edis. Ale pięknie wyglądasz. Czekaj, zrobię ci focie. Dobra, już. Kurde, jakiś grad mi tutaj leci. Trochę komfort niech jej... ucz się. Niech jej troszeczkę komfort, słuchajcie, wzrośnie. A, tak sobie. Kurde, że też się pokusiłam na tę wyprawę, no. Cholerka. I teraz będzie nam się źle nasza Edis czuła. Chodźcie, może troszeczkę zabawa jej wzrośnie tutaj, jak się będzie uczyć tego tańca. Co wy myślicie? Nie podoba ci się ten gostek? Właśnie, Edis w stroju kąpielowym, jak patrzy, ogląda, tak jest, wpatrzona. I teraz ty, moja panno.
No. Brazie, źle robisz. Zabawa rośnie, także fajnie. Chciałabym ją nauczyć tego tańca. Fajnie, żeby umiała, nie? Kurczę, ale to dość długo zajmie nam czasu. Jak już zapłoną te, słuchajcie, będzie już tańczyć z ogniem, to jej zrobimy fajną fotkę. Lepiej, już lepiej. Okej. Słuchajcie, wiecie co, mam pomysł. Zmiana planów, tak. Na tę plażę taką ze statkiem wybierzemy się jutro. Bo ja muszę troszeczkę zadbać o tą naszą Idis, bo widzicie, schrzaniłam to z tą wyprawą. Także, teraz ja z nią sobie tutaj spędzę troszeczkę czasu, bo chcę ją jak najwięcej nauczyć. Chcę ją jak najwięcej, wiecie, nauczyć tego tańca, bo oczywiście musimy już umieć, prawda, go wykonywać, jak wrócimy do nas do domu. Więc my sobie tutaj spędzimy, a już jest, zobaczcie, już jest 5:30, zaraz będzie ciemno i tak dalej. Więc, moi drodzy, kiedy Idis się nauczy tutaj tańczyć z ogniem, my sobie wrócimy do nas na kwaterę, zadbamy nieco właśnie o naszą Idis i z samego rana ruszymy sobie tam właśnie odkrywać ten piękny piracki statek. Właśnie, ona cały czas chciałaby sobie zrobić zdjęcie, ale jak ja mam to zrobić? Ja chyba muszę gdzieś kupić ten aparacik taki, nie? To chyba tam kupię, na tej plaży właśnie z tym statkiem, bo tam można kupić różne pamiątki, biżuterię chyba też jakąś. O, właśnie, jeszcze mam... Wygadaj się, Asia. Jeszcze wam miałam powiedzieć, że znalazłam z naszą Idis jakieś kolczyki. Czekajcie, gdzie to było? Bo w piasku tak szukałyśmy czegoś. Gdzie ty masz te kolczyki? Aha, ich tutaj nie będzie, nie? One będą chyba tak, że będziemy mogły sobie je założyć już chyba, co? Nie widzę ich tutaj. Dobra, także moi drodzy, uczymy naszą Idis tutaj i tak jak mówiłam przed chwilą, wracamy później ją nieco ogarnąć. Słuchajcie, 20, prawie nauczyłyśmy się takie, zobaczcie jak daje Idis czadu. Mam nadzieję, że za chwilę będzie mogła już pozwolić jej nauczyciel tak zapalić, moi drodzy. Te, nie wiem co to są, jakieś pochodnie? Powiedzmy. Że pozwoli jej właśnie zapalić i wykonać ten taniec tak, jak należy go wykonywać. Na razie jeszcze nie. Ale zobaczcie, aha, fajnie, nie? Fajnie jej to już idzie. Kurde, czujemy się paskudnie. No co ci się nie spodobało, Facio? Nauczyłyśmy się... Ej, czemu to się tak zrobiło? Ej, ja myślałam, że to ma się... cholera. Ja myślałam, że to, wiecie, tylko ma się zapełnić i koniec. Idis. Czekajcie. No to ja nie wiem, czy ona się nauczyła... Ja pierdykam, Idis, po prostu muszę ci to zrobić, ale wyglądasz bosko, wyglądasz po prostu fantastycznie, tak, tak się czujesz, słuchajcie, piękna minka. O jest, słuchajcie, patrzcie, wykonuj taniec w ogniu, wykonuj, a co to jest, zrób zdjęcie, Barcela publi... nie to, zrób zdjęcie, aha, ale to będzie takie, nie takie jak tu ona chce, nie, to będzie takie, że ja będę mogła zrobić, coś mi się tak wydaje, nie? O, coś takiego. Nie, to ja tak nie chcę. Dobra, zostaw to. Bo ktoś mi właśnie tam napisał, że ja mogę poprosić kogoś, żeby mi zrobił zdjęcie. Kurde, jak to? Ona chyba będzie musiała mieć ten... Zrobić sobie zdjęcie. Będzie musiała sobie chyba kupić aparatik. Dobra, chodźcie, spróbujemy ten... wykonać ten taniec w ogniu. Jest tak ciemno teraz, to fajnie będzie wyglądało. No... Jest! Chyba się nauczyła. Zobaczcie, jak daje czadu. Ale fajnie. Ale fajnie, że ją tego nauczyliśmy, słuchajcie. Fajnie wygląda, nie? Daje czadu. Dajesz. Super, słuchajcie. Będzie... Ta co zrobiła teraz? Będziemy mogły za napiwki wykonywać taniec, moi drodzy.
Dobra, wracamy już do nas. Wracamy, słuchajcie, do nas na parcelę. Idź na parcelę, dom. Dobra. Czekajcie, to skasuję, bo on pewnie chce nas okraść. Ale zabawa fajnie nam wzrosła. No, to chociaż tyle. Teraz tylko tak, wrócić do domu, coś zamówić do zjedzenia, w międzyczasie właśnie skorzystać sobie, wziąć sobie prysznic, następnie zjemy i kładziemy się do łóżka, wtedy ten komfort nam się jak najbardziej podniesie, co? Dobra, wystarczy tego dobrego. Pięknie, po prostu fantastycznie, Idis. Wracamy. Tak, ty teraz będziesz mi wszędzie w stroju kąpielowym chodzić, co? Masz taką fajną sylwetkę, słuchaj, ale nie jesteś umięśniona, no. Tak fajną ma sylwetkę, nie? No i wróciłyśmy, moi drodzy. I teraz tak. Co mi tu śmierdzi? Ej, dlaczego mi ta pokojówka tutaj nie sprzątnęła? Sprzątnij to jeszcze szybko. I tak. Gdzie jest ten telefon? Tutaj. Obsługa hotelowa, jeden sim. Co zjemy, moi drodzy? Homara. Chodźcie, zjemy sobie homara. Co? Jesteśmy na wakacjach. Stać nas w ogóle. Ja ostatnio tak weszłam tutaj na chwilę, pograłam tam parę tych godzin simowych z naszą Idis. Poszłam do tej wioski, jak wam mówiłam i tak dalej. I tak się zastanawiałam, ja mówię, skąd my mamy tyle kasy? I później nagle mi się przypomniało, że ona przecież przed samym wyjazdem, nie? Dostała taką wielką premię w robocie, co po prostu tak się fantastycznie zużyło. Zamów sobie tego homara i później tak, gdzie my tu mamy? Tu mamy toaletę i weźmiesz sobie prysznic. Tu ci przyniesie ten gościu do tego czasu to żarcie, zjemy i kładziemy się spać. I właśnie, moi drodzy, nie mam tu lustra i nie mogę właśnie zmienić, a nie chcę już tych kodów używać tu i kombinować i tak dalej, bo tu też nie mogę nic kupić, wiecie, żeby wstawić to drzewko i mówię, a dobra. Najprawdopodobniej i tak ta fryzura nie będzie dobra dla Idis, bo Idis pasują tylko jedne włosy, w sumie te co ma. No i ten kok też jeszcze tak ujdzie, nie? Dobra, także moi drodzy, daję to na dwójeczkę. Żarełko przyszło. Zjemy sobie. Uwielbiam jeść tutaj tak na tym tarasie i ten. I mam takie wrażenie właśnie zawsze, że ten sim sobie je i patrzy sobie na morze, nie? Tak jest akurat fajnie zrobione, zobaczcie. O, i sobie szama na tarasie, a tu morze wszędzie. Pięknie. Tu jakiś wrak statku. Fajnie, nie? Także, szamaj, szamaj, moja droga. Zmyjesz jeszcze te gary, chciałam powiedzieć, ten talerz, bo widzę, że ta pokojówka coś nie bardzo się kwapi nam tutaj pomóc sprzątnąć. Ale się cieszę, mega się cieszę, że ją nauczyłam tego tańca z tymi... Tak, tak, weź ale jeszcze to, bardzo cię proszę, sprzątnij. I już tutaj, śpi sobie w bieliźnie, bo ostatnio ci dałam w piżamie, a ty masz taką grubą tą piżamę, więc jak najbardziej bielizna tu będzie mile widziana, tak. Bielizna mile widziana. Nie no, ale będzie jej, wiecie, lepiej się będzie jej spało, a nie w takiej grubej piżamie, za ciepło, za ciepło. Pierwsza godzina, nasza Idis w miarę ogarnięta, teraz tylko łóżeczko i będzie fantastycznie. Kochani, widzimy się rano, chyba że coś się tu wydarzy, to do was wrócę. Co masz za bieliznę? Jaką sexy masz. Dobra. No, całkiem dobra godzina, pół do ósmej. Omleta chcesz na śniadanie znowu? Także jak najbardziej. I coś mi się wydaje, że tutaj prześwitująca jest nawet ta koszulka, ale dobra, nie będę gorszyć niektórych widzów i nie będę podjeżdżać bliżej. Żeby czasem jakiś sutek się tutaj nie pokazał. Co prawda aż tak strasznie nie potrzebujesz, ale skorzystaj. Już się ogarniemy tak i umyj sobie rączki. Ogarniemy się już tak, wiecie, do wyjścia. Zjemy sobie ten omlecik jeszcze tutaj, bo ja chcę jej tutaj podbijać ten wskaźnik aspiracji. Ona ostatnio miała na czerwono, już mi płakała, wiecie. Umyjesz sobie rączki, moja droga, i zamówimy... jeden sim. Zamówimy sobie ten omlecik, o, na śniadanie. Co ja ci to dam za tą piżamkę? Czekajcie, tak podjadę trochę. Nie no, fajna jest. No to włosy ci zasłaniają akurat. Fajna, ale te majteczki takie, słuchajcie, zobaczcie. Wykończone tą koronką. Ej, fajnie to wygląda. Skąd ja to... Lana CC, na pewno Lana CC, słuchajcie. Dobra, to wiesz co? Przebierz się w ubranie codzienne. I jeszcze do tego czasu możesz się rozsiąść. Jak zanim, wiecie, zanim nam przyniosą. Albo możemy oglądać sobie coś? Poglądaj sobie może lepiej. Nie rozsiadaj się. Tu zabawę sobie trochę podniesiesz. Idzie ten gość już? Nie, tu jakaś baba w tym stroju łazi cały czas.
I sobie telewizję poglądaj chwilę i tyle. Chwilę i tyle. Da, coś ta zabawa jej w ogóle nie rośnie. Wyłącz. Bardziej jej wzrosła tak, jak wyłączyła ten telewizor. Jedz. Zjemy sobie ten omlecik. To chociaż te 500 punktów dostaniemy, no. No tu mam cały czas to Barabara zaznaczone i Barabara w saunie, ale no nie wiem, czy kogoś nam się uda tam wyhaczyć. Ktoś mi napisał, że mam tą pokojówkę, bo ja tu o tej pokojówce ostatnio mówiłam, nie? Że mam ją zostawić na sam koniec. Także tak chyba zrobimy właśnie. Spróbujemy tam do niej podbić trochę z naszą Idis, do tej pokojówki. Na sam koniec, ale właśnie. No i okej. Okay. I teraz wiecie co, ale sprzątnę to, bo nie chcę wracać znowu, wiecie, żeby mi tutaj śmierdział ten talerz. I lecimy. Tym razem nie wybieram się nigdzie na żadną przygodę wyjątkowo, bo nie chcę, żeby znowu jej się, wiecie, schrzanił humor. A znając moje szczęście, znowu coś źle zaznaczę. Więc lecimy na te plaże, moi drodzy, z tym statkiem fajnym. Tam kupimy sobie jakieś pamiątki i tak dalej. Widzimy się już na miejscu. Jesteśmy na miejscu, moi drodzy. Co masz za pragnienia? Chcesz się opalać? To fajnie, to się opalimy zaraz. Ale najpierw, kochani, kup. Tak jest. Asia tu przyszła na zakupy. Będziemy robić zakupy. O, tu mamy jakąś biżuterię. Jeszcze też weźmiemy. A co tu mamy w ciuchach? Zaraz sobie zobaczymy. Ja chcę obydwie te rzeczy. Aha, najpierw tak, później tak. Dobra, czekajcie, to jeszcze ten. Kup. Jakie to jest fajne, nie? Że można tak kupić te pamiątki. Podoba mi się to. I podoba mi się to, że trzeba wziąć przedmiot i... Wziąłam to chyba, nie? Najpierw to, chyba tak. I trzeba podejść do tej kasy i ten, i wiecie, i zapłacić. A w czwórce mi się to w ogóle nie podoba, że oni tak, wiecie, stoją przy tych i no łap tą ręką i to znika z tego stołu i to jest takie uproszczone, chamsko i nie podoba mi się to w ogóle. A tutaj jest wszystko takie właśnie, takie prawdziwe. O, tu będziemy mieli jakiś większy wybór, widzę, bo się wczytuję trochę dłużej. Aha, bo tu mamy takie biżu. Czy byśmy mogli coś to... Może z tymi muszelkami jej weźmiemy? Czekajcie, no na lewe ucho i na prawe ucho bym wzięła. Niebieskie muszelki weźmiemy jej. Tu mamy coś fajnego jeszcze takiego. Co to jest za muszelka taka? Ta jest ładna taka. Dobra, weźmiemy jeszcze to. A w różnych co mamy? A tu dobra, tu jakieś kolczyki, to nie będę tego szukać już. Pierścionki. Z muszelkami bym wszystko wzięła, wiecie, bo to w klimacie. Bransolety. Jakieś bransolety mamy fajne. Muszelkowe. Nie mamy muszelkowych bransoletek. A tu jest z motylkiem taka fajna. No to weźmy jej te z motylkiem. No i okej. Wyjęłyśmy sobie troszeczkę biżuterii. O, chociaż pewnie i tak jej nie będziemy z niej korzystać. No ale będziemy miały, co? Ja, Idis jest prawdziwą kobietą, słuchajcie, kupuje i nie nosi. Zobaczmy ubranie codzienne. Kupiłabym jej ten strój taki na pamiątkę, wiecie, ten tutaj taki miejscowych, o. Chociaż w normalnym sklepie u nas też prawdopodobnie moglibyśmy go kupić, nawet nie wiem, ale chyba tak. Niemniej jednak jesteśmy na wakacjach i powiedzmy, że kupujemy tutaj oryginalny, słuchajcie. Czy on będzie w całościowym? Prawdopodobnie tak. O, są, słuchajcie. Wezmę jej ten z trawą i ten niebieski mi się podoba, dobra. No i to wystarczy. Może będzie, słuchajcie, ten, jakaś okazja, żeby się w niego ubrać. Możemy się ubrać w następnym odcinku, słuchajcie, i potańczymy taniec hula. No dobra, aha, a wiecie co ja jeszcze bym chciała? No i nie mogę tutaj kupić tego, co ja mam? Powiedzcie mi, jak to mam zrobić właśnie, zrobić sobie zdjęcie, ale jak? Ja mam co zrobić. Czekajcie, twój sim chce mieć swoje zdjęcie. Aby wykonać zdjęcie, kliknij na swoim simie i wybierz opcję. Jeśli chcesz, aby ktoś zrobił zdjęcie twojemu simowi, kliknij na innym simie i wybierz opcję zrób mi zdjęcie. No to ja tak robiłam z tym zdjęciem, ale to mi, wiecie, to mi pokazuje tak... czekajcie, ja coś spróbuję. Spróbuję tak nakierować, żeby na nią. I ciekawe, czy to wtedy zatrybi, ale... Jak ja mam to... Ale to będzie bez sensu. No i co, ja mam zrobić jej takie zdjęcie? Słuchajcie, jak ona robi zdjęcie? Bez sensu to jest trochę, nie? No nie wiem, ale dobra. No ale to jej nie... To jej nie zatrybiło. To czekajcie, znajdziemy tu kogoś. Może być ta Babencja.
I powitaj ją, dobra. Chyba trzeba będzie zagadać. Zrób mi zdjęcie, tak tam było? Zrób mi zdjęcie. I teraz tak. Zrób mi zdjęcie, jest! Rzeczywiście. Aha, i tak to działa, że... Dobra, spoko. Aha, okej, okay, słuchajcie. Boże, ja jestem... No ale... No tak, nie spauzowałam, moja wina. Dobra, w ten sposób, ale strasznie to jest niewygodne, powiem wam szczerze. No dobra, już zrobię, ale i wiecie co, później kogoś tu wykorzystam, bo ja bym chciała jakieś fajne takie, bo tam pisaliście mi właśnie, że ona później to będzie, że można je oglądać jakoś, te zdjęcia, czy ona będzie miała jakieś fajne wspomnienia, czy coś tam było. Kurde, tylko ja bym chciała w jakimś fajnym takim, wiecie, otoczeniu. A jak ty usiądziesz teraz? No i na przykład ja jeszcze raz bym ją poprosiła, żeby mi zrobiła zdjęcie, jak ty sobie siedzisz na ławeczce. No. Ale teraz to fajnie wygląda. O, tu będzie znacznie lepiej, wydaje mi się. O, zdjęcie zrobimy naszej Idis. Kurde, ale ciężko tu się ten, steruję tym. No dobra, no muszę tak zrobić, słuchajcie, bo jak odjadę dalej, to już mi ta w tym różowym się wcina. Okej. Okay. W tym różowym sweterku, fioletowym, przepraszam, sweterku. Dobra, wystarczy tego dobrego. Ja widzę, że nasza tutaj Idis chciałaby się poopalać, popływać w oceanie i takie tam, ale najpierw przejdźmy po trapie. Zrobimy wszystko, co tu możemy zrobić. Zawsze, kurczę, robię tutaj to właśnie z moimi simami. Ostatnio z Solveig też tu byliśmy, prawda? Jakby, nie wiem, czy byłam sama, czy z Anokiem chyba byli, nie? Razem byli już, tak. Nie byli chyba w podróży poślubnej, jak się nie mylę tutaj. I też tu przechodziłam. Jezu, jaki ten statek jest fajny. Strasznie mi się tu podoba. Przejdźmy się po trapie. Co tam jeszcze możemy? Wejść na bocianie gniazdo oczywiście. Ale fajnie, nie? Co tu jeszcze mamy? Stanąć za sterem, podnieść piracką flagę, fechtować szpadą, zwiedzać okręt i przeszukać kajutę. To teraz staniemy sobie za sterem po kolei, moi drodzy, robimy wszystko po kolei. Na koniec jeszcze tak poopalamy się i popływamy sobie troszeczkę w oceanie, żeby tu naszej Idis ten wskaźnik nieco podnieść. Jeszcze do tych ruin by się trzeba było wybrać przecież, tak. Kurczę, ale chciałabym, żeby ona kogoś już w końcu poznała. Chyba tak poza nagraniem. Postaram się kogoś ten poznać z naszą Idis. Później się na jakąś randkę jeszcze by można tu wybrać. Ona chyba nawet chce. Nie, wolny taniec chce z Steamem. Zobaczę, jeszcze pomyślę właśnie, jak to zrobić. Na razie nie ma nikogo takiego, powiem wam szczerze, na kim można by oko zawiesić. Ta pokojówka taka w miarę, nie? Tu jeszcze jakąś tu miejscową właśnie ostatnio poznałam nasz Tomek, kochany. Z Idis poznałam jakąś miejscową, ale o, tutaj. Karola, Boże, myślałam, że to Karol jakiś. A co ty tutaj z nim chcesz? Poznać się chcesz z nim? Stań sobie, podnieś piracką flagę. Hell yeah. Tu jest jakiś duch chyba, nie? Tego kapitana, coś mi się wydaje w tej kajucie. Coś nam tam goniło kiedyś. Podnieśmy flagę. ściągnij. Dobra, fechtuj szpadą. Fechtuj? Tak, fechtuj. Wszystko po kolei, moi drodzy. Zwiedź okręt pirat. Przeszukaj kajutę kapitana, a na koniec jeszcze damy, żeby zwiedzała sobie ten okręt, nie? Tak zrobimy. Tak, pasuje ci ta szpada. Idis. Ile my mamy do końca wakacji? Spoko, 5 dni jeszcze. Tu chyba nie można sobie przedłużyć, nie? Urlopu, coś mi się tak wydaje. Nie udało mi się niczego znaleźć w kajucie kapitana. Może spróbuję jeszcze raz. No dobra, no to przeszukaj jeszcze raz. Albo to on wieczorem dopiero wyłazi. Pamiętam, że coś tu było, że taki duch jakiś wyłaził, nie? Nie ma?
Udało mi się coś znaleźć w kajucie kapitana. Muszę sprawdzić w wyposażeniu, co to takiego. Czy myśmy... Czekajcie, zwiedzaj sobie. Czy myśmy czasem mapy nie znalazły tutaj? Ukrytej jakiejś? Ukrytej mapy, tak. Mapy ukrytego miejsca. Czekajcie. Co to? To jakiś z modów coś, dziadostwo. Dziennik kapitański. Stara księga piratu jest pisana jako kapitana Edwarda Zadziora. Ale fajną pamiątkę będziemy miały. Nie myślałam, że mapę jaką znalazłyśmy. Bo tu było chyba jakieś ukryte miejsce, nie? Solwiek, co byłam, kurczę. Coś mi tam świta, ja nie wiem czy... Dobra, moja droga. Choć wykorzystamy to, że jeszcze słoneczko świeci. Ja bym chciała, żebyś ty się troszeczkę poopalała. A czemu nie możesz się opalać? A tu się możesz opalać. I jeszcze sobie popływamy w morzu. Ale chodź, póki jeszcze słońce jest. No tak, ty zwiedzasz sobie teraz statek. Dobrze. Już zwiedzony. Opalimy się jeszcze, słuchajcie. Popływamy w oceanie i ja myślę, że to tyle. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Zakupy zrobione. O! Teraz taki ręcznik masz, mówisz? Chcę, żeby się opaliła. Mam nadzieję, że mi się nie ten, że mi się nie poparzy. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądała, wiecie, tak fajnie opalona, bo ona już ma taką ciemną karnację. Jak się jeszcze strzaska tak na brąz, to będzie super. Ręce takie kanciaste, nie? Śmieszna Idis. O nie! Deszcz zaczął padać. Słuchajcie, grad znowu. Pada grad. Idis niewzruszona, dalej się opala. Czekajcie, dam jej to na dwójeczkę. Teraz słońce zajdzie, a to dalej opala się. A jeszcze plecki, no dobra, no trochę to potrwa. Słuchajcie, jak się opali... Jak to się tu robiło? Czekajcie, bo to tak trzeba chyba dalej. Wejdź. Aha, bo tu tylko... O, tak zrobimy, dobra. Żeby nam się tu fajnie zatrybiły te punkty i z głowy. I co? I co? Czekajcie, jak się opaliła? Wczytuje się, opalenizna. O fuck, no nie! I już się nie chce kąpać w oceanie. O Jezu, to samo ci się przytrafiło, co Solveig. Ale ty z taką ciemną karnacją tak się poparzyłaś. Idis. Kurde, nie udało nam się ładnie opalić. Ale to też jest śmieszne, nie? Te oparzenia takie słoneczne. To znaczy, tylko w Simsach to jest śmieszne, bo tak naprawdę to nie jest śmieszne. Dobra, ja ci dałam tutaj, żebyś sobie jeszcze popływała, bo ty chciałaś, miałaś takie pragnienie, ale twoje pragnienia już się... Muzykuj za napiwki. Twoje pragnienia już się, moja droga, zmieniły od tamtej pory. Moi drodzy, ja myślę, że my byśmy sobie... Czemu mam tak... Muszę zejść na dół, tak? Dobra. Lustra są! Są lustra, ludzie, są lustra. Skorzystaj. I... Czekajcie, nie wiem, czy wziąć... Weź prysznic. Tak, weź prysznic. Skorzystaj, weź prysznic. Zjemy sobie tu kolację jeszcze. Zjemy sobie tu jeszcze kolację. I moi drodzy, korzystając z tego, że są tutaj lustra, zobaczę sobie te włoski właśnie, które pobrałam sobie ostatnio. Ej, zobaczcie, jak w tych ładnie wygląda. Takie warkoczyki też wzięłam, takie luźne. A to, ale to nie o tym mi chodziło, ale zobaczcie, fajnie, nie? Też ładnie wygląda, tak do spania nawet by mogła mieć, fajnie. Czekajcie, gdzie były te, co ja je chciałam właśnie przymierzyć naszej Idis? Ej, w tych też całkiem fajnie wyglądasz, Idis. Kurczę, nie ten. Ale to nie są te, nie wiem gdzie są tamte, słuchajcie, tak szukam, tyle tu mam tych włosów i tak wolno mi się to przeklikuje. Chyba sobie to kiedy indziej po prostu sprawdzę i tyle. O, tu są te jeszcze takie, ale te już niespecjalnie, nie? Ona ma bardzo wąską tą twarzyczkę swoją i... takie granatowe. I właśnie te włosy jeszcze bardziej jakoś tak ją wydłużają. Dobra, słuchajcie, kiedy indziej to sprawdzę, nie widzę ich. Przeminęłam je chyba, minęłam. Dobra, nieważne, na razie zostawiamy Idis tak jak wygląda. Chodźcie, zjemy sobie kolację. Mam ochotę na żeberka. Weźmiemy sobie żeberka. Ze zremy. Czy to jest ten twój nauczyciel, Idis? Nawet nie wiem, jak on się tam nazywał. Dobra, jak wrócimy do nas, do domu, to coś tam pokombinujemy jeszcze. Może damy jakieś inne właśnie włoski naszej Idis. Zjemy sobie teraz, moi drodzy, kolację. Jaka biedna jest pieczona. Skwareczka taka nasza, kochana.
Zjemy sobie tutaj kolację, moi drodzy, i będziemy się żegnać. Szama, Idis, smacznego, kochanie. Dobra, moi drodzy, to co? My się z wami żegnamy. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się z nami przez te dwa dni. No w sumie półtorej, no dobra. Na wakacjach, kochani. Do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się cieplutko. Buziole. Pa, pa. Idis, pożegnasz się? Pożegnaj się ładnie. No, pożegnała się z wami, widzicie? Odeszła. Cześć, kochani, trzymajcie się. Pa, pa.